Czy gry to rozrywka dla ludzi młodych? I tak, i nie. Pokolenie urodzone po roku 2000 do gier podchodzi jak do jednego ze stałych elementów swojej codzienności, ale i starsze pokolenie wychowane w latach 90. gry traktuje jako ważny element swojego życia. No i wszystko wskazuje na to, że średnia wieku gracza będzie stale rosnąć, bo będziemy się starzeć wraz ze swoim hobby. Ale jest pewna grupa, dla której gry to praktycznie czarna magia. I tak wedle Polish Gamers Research wśród grupy od 15 do 55 roku życia aż 76% ludzi to gracze. Za to w grupie od 55 do 65 roku, bo starszych już nie mierzono, graczy jest ledwie 52%. To i tak wydaje się być całkiem dużo, ale gdy przyjrzymy się danym, tak wyjdzie, że gracz senior jest raczej graczem okazjonalnym, lubi pasjansa i gry karciane, najlepiej wszelkiego rodzaju gry darmowe, za które nie musi płacić, a i gra przeważnie samemu w 77% przypadków. Co więcej, 22% starszych graczy w ogóle nie instaluje i nie zdobywa nowych gier, więc gra w gry zainstalowane z góry na komputerze, tablecie czy smartfonie. Nie jest to więc gracz zaangażowany, co najlepiej pokazuje fakt, że tylko 3% seniorów gra na konsoli, jakby nie patrzeć, sprzęcie dedykowanym grom. W naszych materiałach przedstawiamy przeważnie perspektywę 20-30-latków, czyli grupy dominującej wśród graczy. Ale co o grach myślą seniorzy? Dlaczego grają tak rzadko? Tak się składa, że znam jednego gracza seniora, który jeszcze pół roku temu nie miał żadnego kontaktu z nowoczesnymi grami ani z padem do konsoli, a dzisiaj jest posiadaczem PS4 Pro i robi Call of Duty na weteranie. Oto mój tata. Nie robiłem gry, robiłem urządzenie. No, to prędzej w ten sposób. Dzisiaj poznacie więc perspektywę osoby, która odchowała dzieci i która pierwszy kontakt z grami miała jeszcze przed moimi urodzinami. Ale kiedy to było? To jest prehistoria. To w ogóle nie należy nazwać grą komputerową. Była to gra TV. No, jesteś zdziwiony. Nie znasz tego, bo ciebie jeszcze na świecie nie było. To był 78 rok, początek mojej pracy w Telpodzie i miałem takie możliwości, że mogłem stworzyć obudowę do urządzenia, które było robione właśnie własnymi siłami. Kuzyn zdobył układ scalony, do którego trzeba było dorobić płytkę, następnie umieścić elektroniczne elementy odpowiednie. No i on mi przekazał właśnie tak zmontowane urządzenie. Był to ping-pong TV, bardzo prymitywne, ale było szokiem oczywiście, że po podpięciu do telewizora pojawił się obraz, który nie był transmitowany przez telewizję, coś, na co się miało wpływ. Gra była oczywiście bardzo prymitywna, należało odbijać tą piłeczkę piksel tam wielkości chyba 5 mm na 5. Następną taką rzeczą, która była zaskakująca, to było zliczanie aktualnego wyniku. Po miesiącu takiej fascynacji, no to już później nudziło się, bo już było wiadomo, jak uderzyć, z jakiego kąta paletki. No potem to już poszło. Commodore 64, Amiga, no i PC. Z perspektywy, który sprzęt w domu zmienił najwięcej, jeśli chodzi o granie. Granie zarówno dzieci, jak i własne. Commodore C64 to był takim następnym krokiem, chociaż nie zachwycającym też, bo przecież trzeba było zgrywać grę z magnetofonu, z kasety. Nie daj Boże, jak to było uszkodzone, to się nie dało już wgrać. Bardzo uciążliwe i wymagało takiej obsługi dość czasochłonnej. Takim prawdziwym pierwszym komputerem, który spełniał oczekiwania, to jest Amiga. Zdecydowanie. Amiga to już był ciekawe gry. Gdzieś tam resztki w pamięci, nie chcę zgrzebać po internecie. Przypuszczam, że jakby człowiek zagrał w tej chwili, to by się śmiał z tego. Ale jednak wtedy potrafiły zająć na kawałek nocy. Można było w to grać. Coś się działo. Oczywiście grafika była bardzo prymitywna. Przypomniałem sobie właśnie, jaka jest specyfikacja tych urządzeń. Pamięć operacyjna miała, powiedzmy, 800 czy 900 kilobajtów. To na dzień dzisiejszy jedno zdjęcie nie zmieściłoby się w tej pamięci operacyjnej. Mam przed oczami, ale nie pamiętam nazwy. Też było coś o Dzikim Zachodzie, to była też taka bardziej rozbudowana gra. Też tam były takie gry typu River Raid. Nie miałem z tym styczności przez ładnych ileś tam lat. Zresztą Amiga też odeszła do Lamusa, później nastąpił PC, prawda? Jak podchodziłeś do tego, że synowie grali w brutalne gry? Należałoby wrócić do grafiki, jaka wtedy była, nawet na PC-cie. No była jednak dość prymitywna. Ta krew, która się rozlewała, szczątki, które latały, no mało przypominały szczątki rzeczywiste. Widać było, że to jest zestaw pikseli, które sobie gdzieś tam odlatują, a wyobraźnia nam dodawała, co to jest. Nie pamiętam, żeby nas to gorszyło. We współczesnych grach oczywiście przy tej grafice, co jest, no to są te nawet ograniczenia, przecież 16-18 lat. Tu chyba mielibyśmy wtedy problem. Ostatnio małżonce prezentowałem tego Red Dead
Redemption i tam jest na przykład oskurowanie zwierząt. Oczywiście, że nie jest to tak zrobione płynnie jak w rzeczywistości, ale robi wrażenie. Trudno sobie wyobrazić, że to jest coś innego, to tak bardzo realistyczne. No ale to są też inne sytuacje, prawda, w tych grach, gdzie no nie jest to na pewno dla grzecznych dzieci gra. No ale jak widać, z perspektywy czasu nie wpłynęło to na wychowanie moich synów. Kiedyś grałeś całkiem sporo. Skąd tak długa przerwa? No wyście dorośli, synowie dorośli, byliście fizycznie na tyle mocni, żeście mnie nie dopuszczali do komputera, już się nie dało grać. A tak naprawdę to przecież była taka stagnacja w ogóle, że nadążanie za postępem, jeżeli chodzi o rozwój komputerów, no było ciężko nadążyć. Korzystanie z gier starszych no w którymś momencie też się staje takie nudne, nieciekawe i dlatego jest ten pęd do nowych rzeczy. Zastosowanie komputera też przecież się rozszerzyło, korzystanie z Office'a, jednak to szkoła, przecież studia potem też w jakiś sposób był wykorzystywany do tego komputer. Przybył laptop, który był bardzo prymitywnym komputerem, też, ale wystarczył do obsługi Office'a, jakiegoś zdjęcia, oglądnięcia jakiegoś filmu czy obsługi internetu. Myślę, że też jakieś priorytety były, a tak jak mówię, wyście byli motorem, siłą napędową całych tych zabaw. Tak jak mówiłeś, dostarczaliście te gry. Dlatego chciałem zagrać? No dobra, no to może był jeszcze jakiś powrót do przeszłości. Jednak człowiek czasem chce wrócić do przeszłości, a poza tym, jeżeli jest świadomy tego, że technologia tak daleko poszła do przodu, no to zobaczyć tą różnicę. Skąd się wziął pomysł na zagranie na konsoli? Żeby skorzystać z nowych gier, należało albo kupić peceta, albo konsolę. Na pewno mniejsze koszty ponosiło się kupując konsolę. Żeby pecet miał podobne możliwości, no to trzeba byłoby wydać co najmniej dwa razy więcej pieniędzy na to. Dlatego wybór padł na konsolę. Jak trudno było się przestawić na granie na padzie? Było to oczywiście szokujące, że ten biedny pad tam wszystko ma w sobie mieć zawarte, właściwie całą obsługę, gdzie na komputerze się grało, jak pamiętam, to był joystick z dodatkowymi przyciskami i oprócz tego często trzeba było się wspierać jakimiś pojedynczymi klawiszami z klawiatury. Podchodziłem dość sceptycznie do pada, ale wcale nie, jeżeli chodzi o rozmieszczenie przycisków. Miałem w pamięci cały czas joysticki, które bardzo często musiały być wymieniane, bo nie wytrzymywały presji wywieranych na nich w różnych sytuacjach w czasie gier. I sobie myślałem, no takie maleństwo, no długo nie wytrzyma, nawet już kalkulowałem i rozglądałem się, ile taki pad następny kosztuje. Okazało się, że to znakomite urządzenie. I jeszcze nic, pomimo też brutalnego traktowania, nie jest uszkodzone. Co najbardziej przeszkadza ci we współczesnych grach? Często jak jest jakaś misja, tak bardzo chcę na przykład zrobić coś poprawnie w Call of Duty, też jest tam, że się to było dla mnie zaskoczenie. Czy z mojej przyczyny to było zrobione? W każdym razie nagle eksploduje cały wiadukt. Tak sobie pomyślałem, chyba coś źle zrobiłem. Muszę się cofnąć, jeszcze raz to zagrać. No gram znowu i znowu ten wiadukt eksploduje. Czy mam misję znalezienia poszukiwanego listem gończym? I znowu też jest sytuacja, że ja dojeżdżam do niego, prowadzę dialog, on się cofa, wpada mi właściwie w przepaść do rzeki, ja go wyciągam, on i tak wpada do tej rzeki. I znowu myślałem, że coś chyba źle zrobiłem. I powtarzałem to i to dwa razy, nie ma innej możliwości. Właśnie ta sztywność tego scenariusza, jak jest jakaś scena, to nie ma innej możliwości, żeby ten scenariusz zmienić. To musi być w ten sposób, że on wpada do rzeki, ja muszę pędem za nim lecieć, złapać go na lasso. Mogłoby być to troszeczkę, dać przynajmniej może dwa wybory, trzy wybory. Dialogi, podpowiedzi, tłumaczenia polskie, znaczy krótkie teksty rzucone, no, motywujące do działania, nawet motywujące na tej zasadzie, że tam ostrzelaj kogoś tam, zniszczyciel czy krążownik, powtarzane w kółko. Nie wiem, jak to wygląda w języku angielskim, czy to też jest tak powtarzalne. W polskim tak to wygląda. Go! Check those corners. Która z ogranych przez ciebie gier podobała ci się na razie najbardziej? Call of Duty jako strzelanka jest no rzeczywiście chyba taką najlepszą grą, jeżeli chodzi o strzelankę. Można jakąś taktykę w poruszaniu się po tych ruinach, taką wojskową taktykę rzeczywiście można tam zastosować. To korzystanie z różnej broni, karabinu snajperskiego, są tam takie możliwości i to rzeczywiście daje efekt. Red Dead Redemption, no to nas z kolei jest
chyba jednak mimo wszystko najlepszą grą, ten świat gry jest bardzo szeroki. Właściwie można iść gdzie się chce, robić co się chce. Zawiera elementy różnych innych gier. Tak może porównanie kogoś zirytuje, ale na przykład jazda konna jest elementem wyścigów samochodowych. Jestem o tym przekonany, no ale też z takich prostszych rzeczy mamy grę w pokera. No z komputerem grać w pokera to jest w ogóle, no ale dla zabawy jak najbardziej. Jest możliwość polowań, jest możliwość rozbudowy własnego sprzętu. I było coś takiego, że jak zacząłem w to grać, no to myślałem, że będę miał jakieś profity za poprawność. No, że jak będę grzeczny, jak nie zabiję, jak kogoś puszczę, będę dobrego serca, to będę miał za to jakieś profity. Niestety, nic bardziej błędnego, wręcz to działa przeciwko tej osobie, ale może i taki był dziki zachód w tamtych czasach, że trzeba było być bardzo bezwzględnym w swoich zachowaniach. Trudno było rozróżnić złoczyńcę od normalnego człowieka. W jaką wymarzoną grę chciałbyś zagrać? Command & Conquer. Ta seria, to nie było tych ograniczeń, o których ja tutaj wcześniej mówiłem. Ja sobie tworzyłem sam scenariusz. Tworzyłem bazę w miejscu, gdzie mi pasowało. Ode mnie zależało, jak ja to sobie poustawiałem, cała taktyka właściwie zachowań. No, walka potem to była raczej kupą mości panowie i to był najlepszy efekt. Tylko one właśnie, to jest ta różnica, że one wychodzą na PC. No i proszę. I tego nie wiedziałem, wybierając konsolę, że to jest argument dla PC-ta. A co znajomi i rodzina w twoim wieku mówią o grach? Co o nich myślą? Oczywiście, że rodzina się dowiaduje, o tym trudno, żeby się nie dowiadywała. Skoro małżonka mówi, no znowuż grał w nocy, nie wolno grać w nocy. Twierdzam, że rzeczywiście lepiej grać w dzień. Myślałem, że będą uśmieszki, ironiczne uśmieszki. No ale to okazało się, że kuzynka chce grać w gry jakieś sportowe. Kuzyn z kolei mówi o tym, że chciałby skorzystać właśnie z gier takich wyścigowych, ale brakuje chyba odwagi, bo właśnie to jest to pytanie nawet, które zadałeś. No, czy w tym wieku wypada grać? No wypada grać. Dziećmi jesteśmy do końca życia. Moi rówieśnicy już pomału będą wszyscy przechodzić na emeryturę i będą mogli realizować swoje marzenia, których tak przeważnie bywa na emeryturze, których się nie robiło wtedy, kiedy człowiek pracował na dzieci, na dom, ma się dużo czasu. I myślę, że tak jak nie ośmiesza nikogo zajmowanie się modelarstwem. Bardzo dużo ludzi w dojrzałym wieku zajmuje się modelarstwem. Myślę, że podobnie jest właśnie z grami komputerowymi. Tylko nie bać się tego, że się człowiek ośmieszy. No, nie ośmieszy się. Bardzo dobrze robi na głowę granie. Na pewno opóźni Alzheimera albo inne dolegliwości związane z demencją starczą. Operowanie przyciskami, konieczność podejmowania szybkich decyzji w ten sposób pomaga, no, zwiększa otwartość umysłu. Scorpion, win. Flawless victory. Co w trakcie rozmowy z tatą dało mi do myślenia, to że być może starsi chętniej sięgaliby po nowe gry, gdyby nie to, że boją się braku umiejętności, a także boją się wyśmiania. Do tego rynek gier komputerowych na zewnątrz wydaje się być bardzo skomplikowany i ciągle podlega zmianom, bo na czym zagrać? Na PC, konsoli? Na jakiej konsoli? A więc wiecie, jaka jest nasza rola. Musimy pożyczać sprzęt naszym rodzicom i pozwolić im sprawdzać gry w swoim tempie, pozwolić im eksperymentować i szukać gatunków, które im się podobają. Chodzi o to, żebym ja mógł decydować o tym, co jest do zrobienia. Właśnie gra między innymi tworzy ten twój świat, który w tym momencie się znajdujesz. Nagle się może okazać, że na stare lata będziecie mieli mnóstwo tematów do rozmowy z własnymi rodzicami. Na przykład to, jakim cudem ojciec ma więcej achievementów w Infinite Warfare. Na jakim PC-cie zagrać? O co chodzi z tymi wymaganiami sprzętowymi, jeśli chodzi o granie na konsoli? Jakaś mucha. Do tego rynek gier komputerowych na zewnątrz wydaje się być... Do tego rynek gier komputerowych na zewnątrz wydaje się być bardzo A więc wiecie, jaka jest nasza rola. Pożyczajcie sprzęt do grania swoim rodzicom i pozwólcie im... No, odcinek o muchą. Zabita. No.